10 filmowych miejsc, które istnieją naprawdę. Zamek z czołówki filmów Disneya. Na początek jeden z najbardziej oczywistych elementów, a mianowicie Neuschweinstein. Zamek położony na terenie gminy Schwangau w południowej Bawarii w Niemczech. Neuschweinstein jest najsławniejszym spośród zamków Ludwika II i jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Niemiec. Każdego roku zwiedza go ponad 1,5 miliona turystów. Często nazywany jest zamkiem z bajki. Neuschweinstein jest udostępniony do zwiedzania przez prawie cały rok. Architektura i wystrój wnętrz jest naznaczone romantyzmem, zaś sama budowla jest jednym z najważniejszych dzieł historyzmu. Neuschweinstein jest symbolem epoki romantyzmu. Był pierwowzorem zamku śpiącej królewny w Disneylandach i scenografią dla filmów m.in. Ludwika II, Helmuta. Kutnera z 1955 roku. No i znajduje się on oczywiście w czołówce filmów Walta Disneya. Turystów mogą drażnić tylko kolejki po bilety, w których czasem trzeba spędzić nawet dwie godziny, ale wrażenia ze zwiedzania tego baśniowego zamku rekompensują ten trud. Dom Luka Skywalkera, a dokładniej Hotel Sidi W południowej Afryce jest wiele podziemnych domów, ale ten kompleks jest wyjątkowy. W środkowej Tunezji, na skraju Sahary, leży Matmata, zaliczana do największych osobliwości tego kraju. W surowym krajobrazie niewysokich gór Jebel znajduje się niezwykła wioska troglodytów. Domostwa są wydrążone w miękkich, piaszczysto gliniastych skałach. Ich największą zaletą są właściwości izotermiczne utrzymują chłód nawet w czasie największych upałów, zimą zaś chronią przed zimnem. Znajduje się tu kilka hoteli, a najsłynniejszym z nich jest wspomniany wcześniej Siri w którym kręcono gwiezdne wojny. Obejmuje on kilka wydrążonych w piaskowcu dziedzińców połączonych podziemnymi tunelami. Shire. Ta historia też jest bardzo dobrze znana. Film Władca Pierścieni kręcono m.in. w mieście Matamata Mata w Nowej Zelandii. Między zielonymi pagórkami stworzono wioskę Hobbitów, którą zostawiono nawet po zakończeniu zdjęć i do dziś stanowi ona sporą atrakcję turystyczną. Mówi się, że wiele z nor, które przygotowano na potrzeby filmu, pozostawiono na życzenie okolicznych pasterzy. Dla zainteresowanych Szajer miało również powstać w Polsce. Paweł Sokół, pomysłodawca polskiego Szajer, kilka miesięcy prowadził pracę nad wybudowaniem na Kaszubach własnej wioski. Takie przedsięwzięcie miało ponieść koszt 25 tysięcy złotych. Dwa lata temu pan Paweł uzbierał aż 10 tysięcy złotych. Ostatnia informacja o pracach pochodzi z końca 2000. 2017 roku. Także nie wiadomo czy projekt się udał, ale miło że ktoś wpadł na taki pomysł. Chant Baori. Tym razem film Mroczny rycerz powstaje. Otóż w filmie wykorzystano studnię Chant Baori, która znajduje się w Indiach. Widzowie mają wiele ale jeśli chodzi o owe sceny. Doszukują się nieścisłości fabularnych czy też nielogicznych rozwiązań. Ale to nie temat na ten film. Studnie tego typu były popularne w Indiach, ponieważ zapobiegały wyparowywaniu wody w upalne dni. Do studni Chant Baori schodzi się po schodach. Znajduje się ona naprzeciwko świątyni. חרשת מטה Co może świadczyć o jej religijnym powiązaniu z tą świątynią w przeszłości. Jest jedną z najgłębszych i największych studni w Indiach. Została wybudowana w IX wieku. Składa się z 3500 wąskich stopni 13 pięter oraz ma głębokość 30 metrów. Legenda głosi, że to duchy wybudowały tę studnię w przeciągu jednej nocy, a posiada ona tyle stopni, dlatego, aby było niemożliwym odzyskanie monety, którą się uprzednio wrzuci do studni. kolej do Hogwartu, czyli miejsce z Harry'ego Pottera, które chyba każdy bardzo dobrze zna. Ekspres London-Hogwart przemieszcza się po bardzo niezwykłych okolicach. Otóż miejsce to znajduje się w Szkocji. Wiadukt został zbudowany w latach 1897-1901 przy okazji budowy przedłużenia West Highland Line do Maling. Zbudowany w całości z betonu wiadukt ma 21 przęseł, z których każde ma 15 metrów i wznosi się na maksymalną wysokość 30 metrów. Z wiaduktu rozciąga się spektakularny widok na Dolinę Glenfinnan finan i wody jeziora Shell. Całkowity koszt budowy wiaduktu wyniósł 18 904 funty szterlingi. For our race, for our planet and for the future of all living things. Pandora, czyli kolejne niezwykłe miejsce, tym razem z filmu Avatar. Dokładnie jeden z 14 księżyców planety Polifem na orbicie Alfa Centauri. Mówi się, że Pandora jest bardzo podobna do Ziemi, co wcale nie jest dziwne, ponieważ w rzeczywistości Pandora znajduje się na Ziemi, a nie jest żadnym efektem pracy grafików. Chiński Park Narodowy powstał w 1982 roku jako pierwszy leśny park narodowy w Chinach. Był to rok uchwalenia nowej obowiązującej do dzisiaj konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej. Na państwo nałożono wtedy m.in. obowiązek ochrony środowiska naturalnego, a owe tereny, jako nieziemski wręcz unoszący się niemal w powietrzu twór, zostały poddane ochronie jako pierwsze. Narnia, magiczna kraina stworzona przez Louisa, była nagrywana w wielu miejscach, w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych, w Czechach i w Polsce. Reżyser filmu zafascynował się polskimi górami stołowymi. Kazał dokładnie sfotografować te miejsca, a następnie na tej podstawie odtworzyć ich wygląd w studiu filmowym w Nowej Zelandii, gdzie powstała znaczna część zdjęć, także plenerowych. W pierwszej zekranizowanej części siedmioksiągu powieściowego Opowieści Znarni, prawdziwe ujęcia gór stołowych widoczne są tylko dwukrotnie. Reszta to dzieło scenografów w studiu. Owe góry stołowe są też obecne w drugiej części Opowieści Znarni. Możemy je podziwiać w trakcie snu Woozy. Shawshank, jak się domyślacie, owe więzienie z filmu Skazani na Shawshank też istnieje. Tylko naprawdę nazywa się Ohio State Reformatory. Jest to historyczne więzienie znajdujące się w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Zostało zbudowane w latach 1886-1910 i działało aż do 1990 roku. Wtedy nakazano zamknięcie obiektu. Ponadto budynek ten można było zobaczyć w Tango i Cash, Air Force One czy też w teledysku Awake grupy Godsmack. Dla zainteresowanych to właśnie z tego więzienia pochodzi to zdjęcie. Angkor Tom, tym razem film Lara Croft, Tomb Raider. Lara Croft, chcąc ocalić świat, musiała wyruszyć w podróż, by odkryć archeologiczne zagadki. W ten sposób dotarła do tego niezwykłego miejsca, czyli do Angkor Tom. Jest to ostatnia stolica Imperium Khmerskiego. Zbudował ją w końcu XII wieku król Jaya Varman VII. Zajmowała teren 9 km kwadratowych i w jej obrębie znajduje się wiele zabytków sztuki khmerskiej. Miasto zostało zbudowane na planie idealnego kwadratu, a w jego centrum znajduje się świątynia Bayon. Zabytek można zobaczyć w Kambodży, oczywiście. Mroczny las z Gryotron. Pamiętacie ten niesamowity królewski trakt? To miejsce pojawia się wiele razy i może się wydawać, że to wytwór specjalistów od efektów specjalnych. Otóż nie, ale ja znana jest jako The Dark Hergest. Prowadzi do Grace Hill House rodziny Stewardów, którzy to posadzili drzewa w XVIII wieku, aby oczarować gości odwiedzających ich posiadłość. Przez ponad 200 lat buki urosły do imponujących rozmiarów, a ich splecione gałęzie stworzyły majestatyczny, mroczny tunel, w którym pojawia się podobno zwiewna szara dama. Aleja jest zarówno atrakcją turystyczną, jak i plenerem malarskim i zdjęciowym. Ale niestety ze 150 drzew, które Stuart posadził, przetrwało tylko 90. Niektóre z dwustuletnich buków padły ofiarą sztormu Gertruda, który uderzył w wyspy brytyjskie w styczniu 2016 roku. Z uszkodzonych drzew dwa zostały wyrwane z korzeniami i upadły na drogę.